Cześć wszystkim słuchaczom i czytaczom radia. Tutaj jak zwykle ta sama osoba, Oliwia z tej strony i zaczynamy świąteczny vlog. A więc zacznijmy od początku. Mój powrót z Zielonej Góry w czwartek i porankowy piątek, czyli weekend przed gwiazdką. Wszystkim właśnie wstałam, wróciłam ze studiów, mam już wolne, więc zabieramy się do świątecznej roboty. Nie przejmujcie się brakiem makijażu, bo to będą prace domowe, więc nie uważam, że powinnam się stroić. Jeśli słyszycie dźwięki miksera, moja mama już robi ciasto, a ja zabieram się do pakowania prezentów, więc zapraszam! Dobra, skończyłam pakować prezenty, jest godzina 14:11, biorę się za sprzątanie. No to z tyłu za mną. Zdążyłam wyczyścić okna, pokój i siebie! Tadam! Właśnie skończyłam się już szykować. Mój brat teraz zgrywa nam różową panterę i Hugo Święta, czyli naszą coroczną tradycję. A ja zabieram się do robienia pierniczków. W międzyczasie czekam też na swojego chłopaka, bo jeszcze musimy pojechać do sklepu na wykończeniowe prezenty. Dobra, czas na sobotę. Dzień rozpoczęłam od wykonania rolady z łososiem, szpinakiem i serkiem alemette z moim chłopakiem. Nie wiem, sądzę, że mi wyszła, była dosyć dobra, tutaj macie fotkę. Kolejną rzeczą z listy, tak, mam listę, żeby o niczym nie zapomnieć, był ubiór choinki. Ciężko się choinkę ubierało, bo gdy gałęzie miała tak, gdy po zawieszeniu czegoś tutaj tak blisko, to gałąź opadała, więc trzeba było zawieszać dosyć dalej, żeby gałąź nie opadła. Ale i tak poopadały, więc ledwie wszystko się trzyma na choince, ale jakoś się trzyma, zobaczcie. Wieczorem postanowiłam z bratem, jak już mówiłam gdzieś tam we vlogu, że to moja coroczna tradycja, zagrać w Hugo Święta. Na czym polega? Polega na tym, że Hugo ratuje święta. Zła czarownica zamraża wszystkie krasnale i Mikołaja, a Hugo postanawia ich odmrozić i uratować ducha świąt. Czy mu się to uda? W międzyczasie postanowiłam nauczyć się czegoś nowego. Mój brat ratował krasnale, a ja próbowałam nauczyć się robić na drutach. Skomplikowana, naprawdę to jest coś tak skomplikowanego dla mnie. Ja siedziałam chyba półtorej godziny przed tymi drutami i jakimś prostym tutorialem w necie i nic z tego nie wyszło. Nauczyłam się tylko nawlekać oczka na druty, jak się ma te dwa druty i nawlekać je oczka, a dalsza część mojego szalika, bo to była ponoć najprostsza rzecz, ponoć, do zrobienia, nic mi z tego nie wyszło, naprawdę nic mi z tego nie wyszło. Jak kiedyś mi coś się uda, to Wam pokażę. Niedziela! Gwiazdka jest już tuż, tuż, a my musimy ubrać jeszcze jedną choinkę u mojej babci, tam gdzie odbywała się Wigilia. Po prostu gałązki z naszej choinki, które tato jeszcze obciął, bo się by nie zmieściła w mieszkaniu, do wazonu, tam lampki, bombki i voilà, tak właśnie wyglądała. Bardzo nic prostszego. Dodatkowo u babci zrobiliśmy też stroik, bo zostało dużo więcej tych gałązek, więc zrobiliśmy dwa stroiki, tak wyglądały. Tak właśnie spędziliśmy miłe popołudnie z bratem. Mega, mega
i mega, mega sorki, jeśli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, nie wiem, pociąg, mikser, cokolwiek w tle, mega sorki, naprawdę. Jeszcze nie mam takiego super sprzętu do nagrywania, ale staram się, żeby jakoś ten filmik urozmaicić, zmieniać jakieś kadry, albo jakieś słodkie dekoracje z tyłu. Staram się też, żeby światło było dobre. Nagrywam to w kilka dni, bo cały czas ktoś mi przeszkadza. Naprawdę przepraszam, ale uważam, że następne filmy będą lepsze, bardziej się postaram. Może jak w końcu coś zaoszczędzę, bo na razie to jestem spłukana po świątecznych prezentach, kupię coś lepszego, jakiś lepszy sprzęt. Także na razie wybaczcie. Wigilia jest dla mnie osobista, bliskość rodziny, nie nagrywałam nic takiego. Po pierwsze, właśnie jak mówiłam wcześniej, nie jestem przyzwyczajona do nagrywania wszystkiego, co się dzieje wokół mnie. Po drugie, uważam, że Wigilia powinna być dla każdego osobista, że żadnych snapów, zdjęć, Instagramów i innych rzeczy. To jest coś, gdzie powinno się spędzić czas z rodziną, a nie siedząc na telefonie. Teraz to, na co wszyscy czekali. Nie no, żartuję, na to ja czekałam najbardziej. Pokażę Wam, co dostałam pod choinkę, bo to wszystko wiąże się z tym, co będę robić w przyszłości, co lubię robić, co mnie interesuje. Także gotowi na moje hobby? Yeah! Jedziemy z tym. Pierwszą rzeczą był kalendarz z Małym Księciem. Mały Książę jest dla mnie inspiracją. Wszystkie cytaty z Małego Księcia po prostu są, o tutaj, dokładnie są tutaj. I mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się wytatuować. Już mam w głowie taki wymarzony tatuaż z Małego Księcia, który bym sobie wytatuowała na nóżce. Na razie brakuje mi odwagi. Jeśli ktoś ma z Was tatuaż, dodajcie mi tą odwagę. Jeśli w końcu się przełamie i poczekam jeszcze, żeby odczekać troszeczkę czasu, że ten tatuaż jest właściwy na pewno dla mnie. Jeśli po pół roku stwierdzę, że dalej chcę to mieć, zrobię to. No tego na pewno się nie spodziewaliście. Jest to bluza medyczna z myszką Miki. No, wiadomo, jak i bluza, to i spodnie. Ale będą zgraną parą, nie? Mój brat, mój najukochańszy braciszek, przeszedł samego siebie. Ogarniacie doktora Cichobiega? Ja wiem, że wy pewnie nie jesteście totalnie w temacie, ale u nas doktor Cichobieg to jest tak popularny, takie popularne buty do szpitala. No po prostu doktor Diagnoza to jest mój ulubiony model. No popatrzcie, czy one nie są słodkie? Bo dla mnie to są najsłodsze buty świata. Ja uważam, że każdy ma prawo dobrze wyglądać. Nawet pielęgniarka. A nie, i pielęgniarka też. Tak więc dziękuję wszystkim Mikołajom za te piękne prezenty. Mam nadzieję, że moje też Wam się podobały. Były pakowane z serduszkiem i też kupowane według Waszych wszystkich najskrytszych marzeń. To czas już kończyć ten filmik. Mam nadzieję, że taka jeszcze mała dawka świąt po świętach Wam się spodoba. Więc do zobaczenia chyba już w nowym roku, o ile jeszcze... Aha, dodam jeszcze parę filmików, bo myślę, że... albo postów, bo myślę, że trzeba dokończyć jeszcze, dopiąć ten rok na ostatni guzik, podsumować całkowicie. I widzimy się w nowym roku, ale już Wam chcę życzyć wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. Wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, wszystkiego, czego sobie zamarzycie.